Sporo osób się pyta, jak gotujemy, czy gotujemy, na czym gotujemy w wanie, więc dzisiejszy odcinek poradnikowy będzie poświęcony właśnie gotowaniu, gotowaniu przez V, ponieważ gotowaniu w wanie, ale zanim w ogóle zaczniemy, to musimy iść na zakupy i pokażemy też Wam, jak my robimy zakupy, jak przygotowujemy się do takich wypadów na tydzień, na dwa tygodnie. Także teraz chodźcie z nami na zakupy. Nasze zakupy. My najczęściej jedziemy do Lidla. W większości krajów europejskich, w których byliśmy, był Lidl, więc jak po prostu nam się kończą produkty, to idziemy, robimy taki dość duży zapas na 3 dni do tygodnia i później z tych produktów gotujemy i jesteśmy tacy niezależni. To jest o tyle fajnie, że można sobie naładować takie spiżareczki tutaj. Tu mam taką skrzynkę, którą nazywam spiżarką i tutaj naładuję warzyw, owoców, picia, jedzenia, mlek i tak dalej. I to wszystko sobie tutaj siedzi i czeka na swoją porę, jak tylko jesteśmy głodni, bo potrzebujemy, to tutaj stąd zabieramy. Jeżeli chodzi jeszcze o Lidla, to mamy dla Was taką ciekawą informację. Otóż kilka dni temu mieliśmy okazję gotować z Karolem Okrasą dla kuchni Lidla i serdecznie zapraszamy Was, żebyście kliknęli sobie w ten link i zobaczyli, jaką przepyszną taką paellę z Karolem ugotowaliśmy, hiszpańską. A dzisiaj będziemy gotować na obiad coś podobnego, ale to później Wam powiem. Teraz pakuję. Gotowanie przez V to nie tylko obiady, to także śniadania. My właśnie zaczynamy dzisiaj nasz dzień śniadankiem. Dzisiaj zjemy pasty z chlebkiem, kanapeczki będą. W zimie jemy zazwyczaj owsianki na ciepło, a zawsze nieodłącznym elementem naszego posiłku jest kawa. Żeby zrobić kawę, musimy właśnie wyciągnąć naszą kuchenkę. Ona jest podłączona pod spodem do gazu. Do robienia kawy używamy tygielka, który jest niezawodny i super się sprawdza. Kiedyś używaliśmy takiego szklanego, takiej dużej jakby szklanki, którą się przyciska, to jest jakiś tam pres, ale ona się nie sprawdza za bardzo, więc teraz jesteśmy wierni naszemu tygielkowi, czyli kawiarce, jak to niektórzy nazywają. Nasza kuchenka działa na gaz i butle gazowe mamy tutaj schowane pod spodem. Mamy w tym momencie butle hiszpańskie, ponieważ w Hiszpanii skończył nam się gaz i tak się to wszystko potoczyło, że po prostu kupiliśmy butle. I żeby ten gaz poleciał, trzeba tą butlę włączyć, włączyć zawór bezpieczeństwa, co zrobię właśnie teraz. Ponieważ pogoda jest portugalska, postanowiliśmy odświeżyć i ugotować jeszcze raz nasze ulubione portugalskie danie, ale zanim to zrobimy, jedziemy w jakieś ładniejsze rejony. Słuchajcie, jeżeli mówimy o Portugalii, to mówimy oczywiście o piasku, o morzu i tak dalej. Co prawda morza nie ma, ale piasek jest. Słuchajcie, jesteśmy na pustyni błędowskiej. To, co za mną widzicie, to jest pustynia błędowska. Tu przyjechaliśmy dzisiaj gotować pyszną, fantastyczną kataplanę, czyli portugalską narodową potrawę z Algarve z owocami morza, z rybką, także za chwileczkę przerzucamy się do kuchni i będziemy gotować i powiem Wam dokładnie wszystko o naszej lodówce i naszej kuchence. A więc tak, dzisiaj będziemy gotować kataplanę. Jak już wiecie, my kochamy kataplanę, ale dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest kataplana, to już szybko tłumaczę. Kataplana to jest taki garnek, który tak to wygląda i to jest danie jednogarnkowe, czyli to jest nazwa garnka i nazwa jednocześnie potrawy portugalskiej. On pochodzi z rejonu Algarve, czyli z południa Portugalii. No i to jest taka warzywna potrawa z owocami morza. My kupiliśmy w Lidlu taką mieszankę całkiem fajną. Mam tutaj muszelki przeróżne, małże, krewetki, do tego jeszcze będzie ryba, ale wcześniej będzie dość sporo warzyw i mamy takie warzywa jak cebulę, marchewkę, cukinię, paprykę, pomidora. Kupiłem takiego fajnego żółtego pomidora dla dekoracji. To wszystko się zalewa sosem pomidorowym, takim pomidorami z puszki, a wcześniej jeszcze białym winem. Ja tylko muszę dodać, że kataplana po pierwsze może być wegetariańska, możecie poprzestać tylko i wyłącznie na warzywkach w sosie i powstanie pyszny coś a la gulasz.
tylko bezmięsny. Możecie też dodać mięsko do tego. Jest też opcja z kurczakiem na przykład, także to może być mięsne danie. Tak. Jeśli nie macie kataplany, a pewnie tak jest, bo jeszcze w Polsce ciężko jest je dostać, możecie użyć po prostu dużego garnka albo dużej patelni, albo jakiegoś woka i po prostu szczelnie, jak najszczelniej potem przykryć górę, bo sekret polega na tym, żeby jak najmniej powietrze, żeby też po prostu wszystko dusiło, żeby jak najmniej powietrze się tam dostawało w trakcie gotowania. Żeby gotować, potrzebujemy także przyprawy i paru jakichś garnuszków i miseczek. My to wszystko mamy, prawie wszystko mamy schowane tutaj. Mamy dwie sowki, które są tak naprawdę skrzynkami, w których trzymamy naczynia, a także przyprawy. Część przypraw mamy także tutaj w takich małych podręcznych słoiczkach. One są na takim magnesiku, to wszystko to jest jeden wielki magnes i one są, mają metalowe pokrywki. No i są tutaj zawsze pod ręką. One nigdy nam jeszcze nie spadły, także jeśli planujecie coś takiego u siebie w kamperze, gorąco polecamy. No my staramy się gotować no przynajmniej kilka razy w tygodniu u nas, u siebie. Unikamy restauracji, bo chodzenie do restauracji powoduje no wyższe wydatki, wyższe kwoty, które nam schodzą na jedzenie. A można samemu zrobić bardzo fajne potrawy. Można pojechać na jakiś targ, można pojechać do Lidla, można kupić gdziekolwiek pyszne rzeczy i samemu je gotować. Przepisy są w internecie albo gdzieś podpatrzeć można u kogoś. Ja tak pomyślałam, że przygotuję dla Was takiego PDF-a z 5 naszymi ulubionymi, najszybszymi albo najsmaczniejszymi dla nas przepisami. My najczęściej gotujemy ogólnie makarony, tak bym powiedziała, i bo do makaronu można kupić po prostu takie pomidorki w puszce albo passatę, do tego jakieś warzywka albo mięso i jest danie gotowe. Mamy taki patent, oto jest super patent, może macie babcie, które są takie dobre jak moja. I moja babcia po prostu przygotuje takie esencje zupy. Ona zagotowuje na przykład ogórki i wekuje te ogórki i potem wystarczy tą po prostu ten słoiczek odkręcić, dolać do bulionu i po pół godziny dosłownie jest zupa. Także to jest super patent, można w domu przygotować kilka rodzajów takich słoików. My najczęściej jemy zupę szczawiową i ogórkową właśnie tak przygotowaną. No i tyle, to jest bardzo fajna sprawa. Drugim jeszcze naszym patentem jest, mamy tak zwane takie suche chlebki, takie pieczywko w takich paskach i kupujemy właśnie pasty warzywne i to jest dosłownie 5-minutowo, znaczy no tylko po prostu trzeba to wyciągnąć, otworzyć i można jeść i to jest taki bardzo szybki lunch i nieraz właśnie się tym posiłkujemy, kiedy idziemy na wycieczkę, bierzemy ze sobą takie opakowanie i słoiczek. Albo kiedy jesteśmy w drodze i jesteśmy mega głodni, a jedziemy dalej, nie możemy się zatrzymać, to wtedy po prostu smarujemy sobie, osoba, która siedzi jako pasażer, smaruje kanapki i oboje zajadamy. No i co jeszcze możemy doradzić? Ci, co nas oglądają od początku, wiedzą, że kiedy jechaliśmy do Skandynawii, zrobiliśmy olbrzymie zapasy. No i jeśli wiecie właśnie, że jedziecie do kraju, gdzie to jedzonko może być drogie, to gorąco polecamy w takich dyskontach typu Lidl, można naprawdę kupić dużo fajnych produktów. To mogą być właśnie takie puszki z pomidorami, puszki już z gotowymi daniami. Jest mnóstwo opcji. W każdym razie warto sobie wziąć tego jedzenia trochę więcej, żeby nie wydawać na miejscu dużo. Dajemy trochę oliwy na spód. Wrzuciłem teraz cebulę i ta cebula się musi chwileczkę podsmażyć. To jest taki nasz sposób, bo Portugalczycy wrzucają wszystko do tego garnka. Czyli tak jak tutaj widzicie, marchewka, ziemniaki, papryka, cukinia, to wszystko się wrzuca do środka, zamyka i dusi. Natomiast w oczekiwaniu na to postanowiłem spróbować tego żółtego pomidora, bo jeszcze nigdy w życiu nie widziałem żółtego pomidora. Zastanawiam się, czy smakuje tak jak pomidora. Tak smakuje jak pomidor. Taki kwaśny. Troszkę cytrynowy pomidor. Wrzucimy tego pomidora też do środka. Oczywiście przed wlaniem do środka wina trzeba spróbować, czy jest dobre. Kasia, dobre? Mhm. Kasia mówi, że jest dobre. Dobra, bardzo dobre. Lekko gazowane. Kataplana się gotuje, a w tym czasie opowiem Wam parę słów, parę informacji na temat miejsca, w którym się znajdujemy, czyli o Pustyni Błędowskiej. Niestety nie pamiętam, kiedy dokładnie ona powstała, a powstała ona za sprawą człowieka. To jest pustynia, która powstała sztucznie. Otóż w tym regionie, bo jesteśmy już bardzo blisko Śląska,
Na przestrzeni lat powstawały różne kopalnie, fabryki i tak dalej. I one potrzebowały opału, a także budulca. I tym wszystkim stał się fragment lasu, który tutaj kiedyś był. A ponieważ w gruncie tutaj jest właśnie bardzo dużo piaskowca, kiedy dużą część tego lasu wycięto, no, zaczęły właśnie piaski powstawać i tworzyć pustynię. Dzisiaj o tą pustynię bardzo dba region, więc jest ona oczyszczana, jest ona odchwaszczana, tak żeby nadal była prawdziwą pustynią i żebyśmy mogli my i turyści i okoliczni ludzie tutaj przyjeżdżać, wypoczywać, spacerować, nagrywać filmy, robić co nam się podoba. Nawet wiem, że tutaj są nocami imprezy organizowane, rejwy, także bardzo fajnie. Co ciekawe, jedna pustynia jest podzielona na dwie części. Przez środek przepływa rzeka Przemsza i jedna z tych części jest używana przez wojsko. Bardzo często są tutaj różne jakieś akcje wojskowe, bardzo często żołnierze skaczą ze spadochronem, także tutaj mogą sobie ćwiczyć, jest to takie fajne dla nich miejsce do ćwiczeń. Co jeszcze ciekawego, kręci się tutaj oczywiście wiele filmów, między innymi słynne nasze W pustyni w puszczy było tutaj kręcone. Ostatnio słyszeliśmy, że także Blue Café przyjechał tutaj kręcić teledysk, także jest to właśnie fajna scenografia pod takie akcje. Boże, czuję się jak w Portugalii. Kataplana jest już gotowa, jak widzicie, robi się ją bardzo szybko. Najważniejsza jej zaleta jest taka, że to jest danie jednogarnkowe, czyli wrzucamy wszystko do jednego garnka, myjemy nóż, którym kroiliśmy i to jest wszystko zrobione. Drugim jednogarnkowym daniem jest to jest z Portugalii, a to jest paltenia do paeli, którą dostaliśmy od Karola Okrasy, jak gotowaliśmy dla kuchni Lidla. I to jest naczynie, które możecie zobaczyć, jak pyszną, wspaniałą potrawę można zrobić na tej patelni na kuchni Lidla, na kanale Kuchnia Lidla, do którego zachęcamy Was, żebyście teraz, jak się skończy ten odcinek, przeskoczyli. Na końcu filmu będzie odnośnik, będzie taka miniatureczka, do której możecie kliknąć i zobaczycie, jak gotowaliśmy paeję. Co robimy my teraz? Teraz kładziemy to tutaj i idziemy na pustynię. A kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, to gorąco zachęcam do kliknięcia w subskrypcję. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie gotowania albo użycia w wanie, to piszcie do nas. A ja zabieram patelnię od Karola i idę na pustynię. Dzięki, Karol, za tackę. Do zobaczenia.